Początek weekendu, piątek, 26 stycznia. Artur Kisielewicz, zapraszam na Inowrocławski Magazyn Miejski. Spółdzielcze remonty. Mieczysław i Krystyna na emeryturze. Remonty dróg dojazdowych, parkingów i chodników to tylko niektóre inwestycje kujawskiej spółdzielni mieszkaniowej, która nie ustaje w modernizowaniu. Spółdzielnia niedawno wybudowała kilka parkingów i chodników na Rąbinie, m.in. przy ulicy Wojska Polskiego 8, 13, 49 czy przy ulicy Jaworskiej 3. Niedawno KSM wprowadziło też organizację ruchu na terenie wszystkich osiedli należących do spółdzielni. Zmieniły się zasady poruszania i parkowania pojazdów. Kierowaliśmy się tutaj głównie oczekiwaniami naszych mieszkańców, które polegały na tym, mianowicie, że tak jak to w życiu bywa, no kierowcy pozwalali sobie często na zbyt wiele, parkując na terenach zielonych, niszcząc te tereny zielone, rozjeżdżając chodniki wewnątrz osiedli. I myślę, że wprowadzenie do organizacji spowodowało też to, że w razie właśnie tego typu nadużyć na zgłoszenie mieszkańca, czy z inicjatywy własnej policji, czy straży miejskiej, no mogą te służby w takich wypadkach interweniować. No właśnie, wprowadzacie tutaj takie oznakowania, ale też remontujecie i powstają nowe miejsca parkingowe. No staramy się poprzez wprowadzenie tej organizacji ruchu nie zabierać miejsc parkingowych. Jeżeli nawet w kilku przypadkach tak się stało, to w innych miejscach z kolei decydujemy się na to, ażeby poszerzać ten zakres parkingów. Oczywiście nasze możliwości to są tutaj ograniczone, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie znaki, które są w ramach organizacji ruchu, które zakazują wjazdu często w miejsca, które gdzieś tam dotąd ktoś używał. To nie są oczywiście, nie jest to wiele miejsc, zaledwie czasami kilka, ale ważne jest to, że w przypadkach, gdy pisaliśmy to na swojej stronie internetowej, warto to podkreślić, gdyby była taka konieczność, że trzeba jednak wjechać na teren osiedla, przywożąc, nazwijmy sobie ciężki gabaryt, sprzęt, przeprowadzka czy podwózka chorego pod klatkę. Taką możliwość dajemy, mówiąc najprościej. Trzeba tylko zwrócić się telefonicznie do administracji danego osiedla, zgłosić to. My odwrotnie, po ustaleniach z policją i strażą miejską, przekazujemy takie zgłoszenie do nich i oni wtedy mają podstawę do tego, aby nie ingerować w tego typu przypadkach. W ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka w Teatrze Miejskim przedszkolaki z placówki Pod Tęczą zaprezentowały przedstawienie Mieczysław i Krystyna na emeryturze. Na deskach Teatru Miejskiego rozprawiano o urokach emerytury na przykładzie Krystyny i Mieczysława, bohaterów widowiska muzyczno-tanecznego dla babci i dziadków przygotowanego przez społeczność przedszkola Pod Tęczą. Osadzone w konwencji wspomnień dwojga głównych bohaterów, jak i ich codziennych perypetii, widowisko było okazją do zaprezentowania talentu najmłodszych Inowrocławian. Piękne stroje i artyści pełni uroku sprawiły, że publiczność bawiła się znakomicie. Powiem szczerze, że przygotowania zaczęły się już w grudniu. Z całą kadrą myślałyśmy, jak teraz to pokazać, w jakim formie to przedstawić. I wpadłyśmy na pomysł, żeby to była właśnie kontynuacja, ale takich aktywnych dziadków, którzy potrafią czerpać radość z życia, mają taką pogodę ducha. I właśnie postanowiłyśmy jakby ciąg dalszy Mieczysława i Krystyny na emeryturze. Było to nie lada wyzwanie, ponieważ no, życie było bardzo aktywne Krystyny i Mieczysława, tak oni ciągle poszukiwali w internecie, tak jak ten tablet czy laptop z napędem na 600 megabajtów na sekundę, gdzie Mieczysław troszeczkę się podszkolił w tym sprzęcie. I dzieci po prostu bardzo chętnie brały w tym udział, bardzo chętnie przygotowywały się, próbowały tutaj też na deskach teatru. Mieliśmy kilka prób, zarówno w przedszkolu, jak i tutaj w teatrze też. Także właściwie od grudnia przygotowania trwały z dziećmi również. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia. Jedenastego lutego o godzinie 17 na lodowisku Lodolandia przy ulicy Toruńskiej odbędzie się łyżwiarskie show zatytułowane Gdzie się podziały choinki? Wstęp wolny.
Marcin Glebiek, witam serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest prezes Inowrocławskiego Automobil Klubu Jerzy Marczewski. Witam serdecznie. Witam. I będziemy mówić o tym, co wydarzyło się w 2017 roku, czyli takie podsumowanie wyników sportowych Automobil Klubu z naszego miasta, a także o planach. Na początek o Pucharze Polski Rajdów Terenowych Baja. Najpierw wytłumaczmy, co to jest za rajd, bo okazuje się, że to naprawdę niesamowita frajda, przygoda, no i poważne starty. Zgadza się. Rajdy terenowe Baja to naprawdę, tak jak z nazwy wynika, są to terenowe rajdy, odbywają się przeważnie na poligonach. Na przykład w Drawsku jest to kilka eliminacji, było 7 eliminacji w Polsce. Jedna z tych eliminacji była również eliminacją Mistrzostw Świata. Nasi zawodnicy Darek Baśkiewicz i Tomek Białkowski startowali właśnie, praktycznie pierwszy sezon startowali cały w tych zawodach. No i zajęli drugie miejsce w Pucharze Polski, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry początek. Super, super. Nic tylko gratulować. Oczywiście to nie jedyne sukcesy, bo tutaj też widzicie prym, można tak powiedzieć, w turystyce samochodowej, nawet na mapie całego kraju. No właśnie, jakie tutaj sukcesy udało się osiągnąć? No tu akurat faktycznie powróciliśmy po około 20 latach, bo wspomnę, że kiedyś Inowrocławski Klub Samochodowy przy Automobil Klubie Inowrocławskim był mistrzem Polski w turystyce. No nam w tym sezonie udało się zdobyć trzecie miejsce w Polsce, także jesteśmy drugim wicemistrzem Polski w turystyce samochodowej. To jako klub, jako zawodnicy praktycznie w pilotach, w mistrzostwach Polski. Drugie miejsce dziewczyna zajęła od nas, także jest wicemistrzem Polski. W Pucharze również najmłodsza chyba nasza uczestniczka, 12-letnia Julia Smoleńska, zajęła również drugie miejsce. Także naprawdę kierowcy naprawdę otarli się o podium, zabrakło bardzo mało, bo Piotr Jakubaszek czwarte miejsce, Tomek Kosicki szóste, Maciej Smoleński w Pucharze również czwarte miejsce. Wspomnę tu jeszcze może, że sklasyfikowanych wszystkich było przeszło 350 kierowców, jak i pilotów, także naprawdę te miejsca w pierwszej piątce, dziesiątce to są to bardzo dobre. To sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak dobrze prezentujecie się właśnie na tle tych polskich, krajowych występów w okręgu. Radzicie sobie już wyśmienicie, prawda? No tak, no okręg został zdominowany praktycznie przez naszych zawodników, zarówno w pilotach, jak i w kierowcach. Wszystkie trzy pierwsze miejsca, czyli pierwsze miejsce w kierowcach Maciej Smoleński, pilotka Julia. To jest akurat ojciec z córką. To drugie... w ogóle taka familiada podobno. Tak jest. No Maciej znany był bardziej do tej pory z wyścigów i z rajdów samochodowych, takich już poważnych, no ale niestety wiadomo, kwestie finansowe zapewne, ale rozmawialiśmy w tym roku, ma zamiar wrócić do ścigania się. Drugie miejsce zajęło małżeństwo Piotr i Monika Jakubaszkowie, trzecie miejsce narzeczeństwo Tomasz Kosicki i Katarzyna Taraszka, także naprawdę widać z tego, że to są właśnie typowo rodzinne rajdy, bo zarówno małżeństwa, jak i rodziny całe mogą startować i dzięki praktycznie tym załogom nasz klub zajął pierwsze miejsce, czyli jesteśmy mistrzem okręgu w turystyce samochodowej. No ale jest też wielki apetyt na złoto, w ogóle na pierwsze miejsce w kraju. Jest apetyt na powrót do tego, co było 20 lat temu. Nie, no na pewno, no to jest jakimś naszym tutaj marzeniem i planem na przyszły rok, chociaż na pewno jest to związane z finansami, bo pomimo, że startują zawodnicy, bo ja akurat nie jestem tutaj z turystyką związany, samochodami zwykłymi, którymi się poruszamy na co dzień, to jednak wyjazdy do Katowic, Warszawy, Poznania, czy Mysłowic, czy nawet Janowa Podlaskiego pod samą granicę, no z samego właśnie jak gdyby paliwa są bardzo kosztowne. Dużo jest takich imprez w tym Pucharze Polski? Dużo takich startów? W zeszłym roku były to 24 eliminacje. W tym roku, z tego co już się dowiedziałem, będzie to 30 eliminacji. Czyli jeszcze parę miast dołączyło. To znaczy tak, regulamin tam zakłada, że jeżeli chcemy w Mistrzostwach Polski wystartować, to musimy mieć zaliczone 9 eliminacji. Mhm. Wiadomo, że jeżeli nam któreś z tych 9 nie wyjdzie, będziemy chcieli jechać 10, będziemy chcieli poprawić, także naprawdę tych wyjazdów troszkę nas czeka. Ale będą też imprezy na miejscu, rajdy turystyczne w Inowrocławiu, planujecie? Tak jest, oczywiście, no już jesteśmy wpisani w kalendarzu, także dwie imprezy właśnie z tych 30 prawie rund odbędą się w Inowrocławiu, także... Kiedy? Przynajmniej jak zakładacie, chcielibyście to znaczy zorganizować? Właśnie pierwsza data troszeczkę się przesunęła, to będzie początek czerwca.
miała być pod koniec maja, to będzie chyba 9 czerwca, w sobota, natomiast druga będzie 13 października, czyli tak można powiedzieć tradycyjnie bardziej na wiosnę i na jesień. I przyjeżdżają rzeczywiście ekipy nie tylko z powiatu, ale także z dalszych zakątków kraju, ale co cieszy, sporo załóg z Inowrocławia bierze udział i z tego zrobiła się naprawdę taka już cykliczna, rodzinna impreza. Tak, pierwsze które powiedzmy od tych 5 lat zaczęliśmy z powrotem organizować, były typowo tutaj jakby miastowe, z okolic przyjeżdżali ludzie. Od pewnego czasu już troszeczkę więcej. W zeszłym roku robiliśmy praktycznie 2 lata temu już mistrzostwa okręgu. Widać, że PZMOT-owi się również podobała nasza organizacja. W zeszłym roku obydwie eliminacje były zaliczane do mistrzostw Polski. W tym roku również obydwie eliminacje. Co oczywiście, tu pragnę wspomnieć, że nie powinno odstraszać tutaj lokalnych uczestników, bo to, że jest to eliminacja mistrzostw Polski, to nie znaczy, że będzie tu jakoś trudniej czy inaczej. Naprawdę zapraszam serdecznie. Niezła frajda i zapraszamy praktycznie całe rodziny, bo tutaj można miło spędzić czas. Cały dzień, weekend, połowa praktycznie. No praktycznie cała sobota. Startujemy zazwyczaj, to jest 8:30 rano, kończy się rajd około 17 godziny, 18. Potem jeszcze kończy się na pewno zazwyczaj jakąś zabawą. Zobaczymy, jak nam to w tym roku wszystko organizacyjnie wypali. I tu też nie chodzi o to, żeby się ścigać. Macie jeszcze w głowach, nie wiem, jakieś tereny, gdzie będziecie robić te różnego rodzaju zadania? Na pewno z tym się robi coraz większy problem, bo jednak od tych kilku lat ten Inowrocław i okolice zostały już naprawdę zjechane z każdej strony. Natomiast są jeszcze miejsca, myślę, że takie, gdzie nie byliśmy i będzie to pewnie też jakimś tam zaskoczeniem dla uczestników. Ile osób jest zaangażowanych w organizację takiego rajdu turystycznego? To jest, jak z tego co widzę, i przy starcie, i przy różnych zadaniach są ludzie, to chyba niezły sztab. Znaczy problem przy organizacji takiego rajdu rodzi się taki u nas w klubie, że dużo ludzi, którzy należą do klubu, chcą również startować, więc ten sztab okazuje się, że ten sztab robi się dość nieduży, to jest jakieś 5, 7 do 10 osób, bo sędziowie powiedzmy na punktach nieraz jest tak, że będąc na pierwszej próbie, oni potem są na przykład na piątej, ci sami, bo już pierwsza próba już się odbyła, oni zdążą przejechać, także mamy nieraz troszkę problem logistyczny, żeby to tak poukładać, żebyśmy wszędzie zdążyli być na czas, żeby czasami ludzie za nami nie czekali i nie wiedzieli, co robić. No ale widać w tym pasję, widać, że zależy wam na organizacji takich imprez. Tak specjalnie o planach na 2018 rok w pełni mówić nie można, bo jesteście też na takim etapie pozyskiwania funduszy. Jak zwykle co wyjazd czy impreza, to z tym zawsze są związane jakieś pieniądze, prawda? No dokładnie. No w tym momencie tutaj na pewno bardzo dużo wspiera nas miasto, ale no na razie oferty zostały złożone, nie wiemy jeszcze ile. Wiadomo, że to wszystko wiąże się z pieniędzmi, tak jak wspominałem, nawet w tej turystyce. Chłopacy, którzy tutaj już tak można powiedzieć bardziej zawodowo w te rajdy się bawią, no to dużo jednak ze swojego się wspierają. Więc jeżeli chodzi o plany, rajdy baja terenowe, chłopacy chcą przejść o stopień wyżej, czyli w Mistrzostwach Polski. Tam już faktycznie jest więcej eliminacji, więcej zawodników. Jeżeli chodzi o turystykę, no to my mamy plany jako klub na pewno jednak znaleźć się na tym pierwszym miejscu. Zawodnicy na pewno też jednak o te podium się tym razem otarli. Dziewczyny tam w pilotach bardzo dobrze drugie miejsca pozajmowały, ale myślę, że też są chęci na te pierwsze stopnie. No w takim razie udanych startów, dobrych wyników i organizacji wspaniałych imprez. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Przypomnę, moim Państwa gościem był Jerzy Marczewski, prezes Automobil Klubu Inowrocławskiego. Dziękuję.